Witam, prawda? Witam, prawda? Dobra, wyspani, możemy lecieć w podróż. A ja tak się zastanawiałem, co ten koleś się tak, co, ja chciałem się napić wody, a on się poklepał pod pachami i to miało być napicie, a się okazało, że ja się użyłem bandaża przez przypadek, zły guzik nacisnąłem. Dawaj wody nalejemy sobie do bukłaka, bo... O, muszę też iść, bo robiliśmy herbatkę sobie, miam, 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 pyszną taką. No, kurde, herbatki są, żarcie jest, bandaże są. Można iść ku przygodzie. Quest na dzisiaj to jest dotrzeć do wnętrza góry i tam zobaczycie coś, chyba że na poprzednim odcinku, pierwszym czy tam drugim, coś zaspoilowałem, ale mam nadzieję, że nie. Słońce akurat chyba wstaje. No, spaliśmy akurat do rana. Kasy mamy już tam chyba 400 monet, także zbiera się, powoli. Tutaj raczej na początku bardziej Joe będzie potrzebował więcej kasy niż ja. Bo po pierwsze ten trener, który tutaj jest w tym mieście, to raczej ty będziesz u niego skill brał i jeszcze te zbroje są drogie, a ja akurat ich nie potrzebuję. Co najwyżej. No to zawsze chętnie przyjmę kasę jakąś. Greetings, friend. Tak przypominając właśnie tutaj w tej grze, no nie ma standardowego zdobywania poziomów, tylko trzeba ulepszać albo sprzęt, albo właśnie się umiejętności uczyć nowych. Więc dlatego kasa jest taka istotna, bo wszystko kosztuje. Jak w prawdziwym życiu. No. Jak tu w życiu. Sam wiesz, pewnie ile cię to przeprowadzka musiała wynieść, nie? Ja pierdolę. To jest... No, ale na szczęście nie liczyłem tego jakoś tak specjalnie. Bo po prostu przeprowadzanie się to nie jest rzecz, którą możesz robić co chwilę, no nie? No, ale jest to wydatek. No jest, bo musisz ogarnąć rzecz. To firma transportowa, nie? I jeszcze te czynsz nowy i kurde jeszcze jak są te... No i kaucje od razu. Kaucje, no. Zależy ile sobie tam krzyknę. Piękne słoneczko. Kurde, chociaż ja ci powiem, że ja już mam trochę słońca dość. No, u mnie przestało tak dawać. I troszkę popadał deszcz i już jest weselej. Ja to też nie lubię, jak za długo. Jak jest trochę chłodniej niż jak jest za ciepło. No tak, no bo co zrobisz, jak jest gorąco? Niewiele, możesz się trochę schłodzić. Nawet jak jest mróz, to wolę mróz niż kuźdę. Ja tak samo, bo możesz się ubrać ciepło i będzie git, a no, tak i to co git. Zrobisz? A tak co do bokserek się rozbierzesz i co dalej masz zrobić? Skórę zetrzeć z siebie? Bandyci. O, ominąłeś krzaczor. Niedobrze. Wiemy ich? No i tak lecimy na tym kierunku, więc zginą marnie. Tamci w ogóle poprzedni to mieli straszną pozycję, bo stanęli tak we dwójkę, że każdy z nich obrywał od nas. A z obu stron. Ale kolegę zostawił. Kopa mu w plecy. Właśnie to zrobiłem, dokładnie. Ale w ogóle widziałeś, nie? Kolegę zostawił, my go bijemy, a ten co idzie tam w ogóle w drugą stronę. Akurat się kłócili. Kurde, dobrze trafiliśmy. Kupuje. Dobra, to ty z luty jednego, ja wziąłem z drugiego sprzęt. Suszony baton. Źle trafili. Pokazuje mi, że nie masz full HP. Chyba cię uderzył raz. Tak, chyba się przeciążyłem już. Nie, nie wiem jak. Nie. Aha, trochę tak. No, wpadło do kieszeni. Bo jak masz stack, to właśnie musisz sobie rozdzielić najpierw. Niestety. Dalej?
Dobra. Lecimy. W ogóle jak wyglądasz z tym toporem, nie? Już dużo nie brakuje, a będziesz jak te postacie z anime z dwumetrowymi mieczami. No. I ta czapeczka, kurde. Tu taki topór, kurde, z daleka widzisz, myślisz, no rzeźnia, nie? Podchodzi bliżej. Czy by się przydały takie włosy jak Takeshi, kurde, czy coś. Zakładam, że Takeshi ma taką fryzurę jak Cloud z Final Fantasy VII. Musimy się go kiedyś zapytać, czy ma, czy jest łysy, czy faktycznie ma też taką fryzurę, a może ma za kola. Nie wiadomo. Tajemnica. W sumie nie wiem. Jakoś, jak gdzieś tam się próbował... A to afro, nie? W ogóle inny klimat, nie? Inny klimat, nie? Jakoś tak się prezentować próbował jako taki styl... że wydaje mi się, że lubi styl japoński. Nie wiem, czy właśnie nosi taką fryzurę też. Nie wiem, wiesz, czasami może nawet chcieć, ale to właśnie zależy też od tych uwarunkowań genetycznych. No. Bo możesz mieć... nie mieć farta, niestety. A z której strony najlepiej by było... Tam hieny dwie idą, uważaj. A no, widzę. Faktycznie. Czają się już na mnie. Kurde. Help. Idę. Die, motherfucker! Dobra, na szczęście tam ta druga się na mnie skupiła. Pięknie. Nie spieszyłem się za bardzo schodząc z tej górki, bo się bałem, że się sturlam i się zabiję. No, ja też tu tak myślałem, jak zaczynałem grę, że kurde, full damage to tu będzie pewnie okrutny, ale ci powiem, że nawet... nie ma tak źle. Wziąłem skórę. No, skóra jest dobra, bo tam akurat... A i nam nawet nie jest potrzebna, bo to niczego. Czysty zarobek, chyba 5 monet. Kurde, fioletowe klimaty. Nie wiem, ale jak to jest, ale zazwyczaj jak są jakieś takie fioletowe elementy krajobrazu, tak, bo pamiętasz w No Man's Sky? Tak. To zawsze tak jakoś najlepiej... O! Jak się zaczaiła, kurde. Ja z plecakiem tu. Nie boję się. To co ci się kojarzy? Coś mówiłeś? Nie, miałem mówić, że z No Man's Sky, kurde. Nie, że fajnie to wygląda, nie? Ogólnie jak jest. Fajne, no. Fioletowe kolory zaimplementowane. Bo tak naprawdę na świecie naszym nie ma za dużo takich miejsc chyba, co? No, nie ma. Także, a poza tym fioletowy to jest raczej taki przyjemnawy kolor, mam wrażenie. To coś tu jest, wejście do góry. Tu jest pierwsze wejście i to tym wejściem będziemy szli, ale najpierw chcemy w ogóle na całą górę tam się dostać. Te góry. Widzisz tu jakiś most? No są trzy wejścia właśnie i tamto na dole jest najłatwiejsze. Chociaż my i tak będziemy przechodzić wszystkie trzy. Po pierwsze dla waszej wiedzy i dla lutu. To nie wiem, czy tu może być szybciej. Jest most, pewnie będą pułapki. A widzisz, a to zapamiętałeś, że są pułapki na mostach. Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko ja bym tak zrobił, nie? No zawsze jak jest most, no to idealne miejsce, żeby pułapkę zostawić. Ale wtedy pięknie ominąłeś te pułapki, ja się w ogóle nie odzywałem, nie? Patrzę się, ale nie, ominął fartę. Wyczucie, instynkt. Instynkt samozachowawczy. To jest w ogóle zmysł. O, jaki zmysł? Zmysł podróżnika. O, tutaj też postara się wypatrywać właśnie takich tych pylonów fioletowych. Co on robi? Z niej zebrać kamień many i dosyć drogie są w sprzedaży. I czasami jeszcze z nich wylatują
kamienie szlachetne. Tych właśnie pylonów takich fioletowych. O, tu i tu masz drugie wejście do góry. Widzisz tam fioletowe, niebieskie flagi są. Aha. To jest właśnie drugie wejście do środka. O kurde. O. Tu widzisz, wroga nie tu widzę. Jest drugi pylon. Wroga przede mną. Pięknie, kamień many. Nie wiem, czy tu coś nie jest schowane. Lu? Czy tu się czai wróg? Fioletowa trawa. W dodatku mieniąca się na różne kolory. O, widzę, że kolejny kamień many tu. Sola. Kryształ soli. Wydobywam. Dobra, lecimy stąd, nie ma nic więcej. Pylon. A już go ten, wykopałem. Czaję. Tylko, że te kamienie, kurde, dużo ważą, ale raczej nie ma problemu. A czekaj chwilę. A nie mogę. Chciałem zobaczyć, czy przypadkiem możemy się zepchnąć w przepaść. Zupełnie przypadkiem. Wiesz, tak na przyszłość. No, nie? Zupełnie. No. Ale zajebiście. Tam płonie takie wielkie ognisko. Poczekaj, jak tam na samą górę wejdziemy. No już się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. Co najlepsze właśnie na górze jest easter egg, ale ja go nie udało mi się go jeszcze jakby zrobić do końca, bo u siebie jak grałem, to tam jest, trzeba, jak masz tą spiralę, jak się przyjrzysz u góry, no, to jest potem niewidzialna droga, wiesz, i, aha, i tak jak masz logo gry, czyli jest ten wskaźnik na północ, to musisz cały czas iść na północ i strzelać strzałami dokładnie tą ścieżkę, gdzie masz iść, bo jak pójdziesz, trochę się, wiesz, przekręcisz, to już spadasz, nie, i umierasz od razu. Aha, ale fazo. Brakło mi strzał, kurde. Ach. Ale na 30, a tam kurde strasznie długa ta droga jest. Trzeba było rzucić jasnowidzenie. To by ci pokazało. Umiejętności nie. Nie, świruję, to jest, jakby ktoś nie wiedział, to do Skyrima taki żarcik. Tutaj chyba nie ma takiego czegoś, nie wiem. Dobra, ale co, już ten, musiałem sobie item przypisać pod klawisz. Ty też chyba nie wiem, czy masz ten topór zmieniony, że masz go na pasku. W razie czego. Nie mam. Po co? A ty nie potrzebujesz, dobra, nie, bo ja mam łuk, wiesz, i muszę mieć do szybkiej zmiany. No, to tak. Ja tylko biegam z toporem i będę ich bił. Wiecie, no, dawaj na ring, zaraz. No wiesz, pomysł jakiś tam mieli, nie? Ale... No, ale patrz, kurde, jak już to dopamię w pamięć ludzi... No zapadło. Zapadło, nie? No jest... No ale to jeszcze nie jest, że tak powiem, jakiś sukces bym powiedział mimo wszystko, bo dużo takich piosenek zapada w pamięć, nie? Ale no co z tego? Skrzynka jest za moimi plecami, to ją od razu sobie przeszukę. Ja 3 jaja, ptasie, zgadnąłem, cześć. A po lewej stronie. To jest to coś ciekawego w ogóle? Dwa bandaże, dwie pułapki i 5 kawałków żelaza. Ja, wiesz co, ja wezmę pułapki, a ty weź resztę. Kawałki żelaza są spoko, bo w zasadzie z nich i robisz i te pułapki, i kolce. Tak. A u góry nas... A, i tam jest właśnie, w tamtym kierunku jest wejście do trzeciej lokacji. Tam? W samym końcu, no, do trzeciego wejścia do góry. A. Ale rozkminili dobrze, bo widzisz, Pudzian się wziął za walkę, będąc strongmanem nieraz, no to jest jakiś tam, jakoś to powiedzmy, że do siebie pasuje. Znaczy on to dobrze, powiedzmy, finansowo rozwiązał, nie? Bo ma w zasadzie całe życie money, te pieniądze cały czas płyną, nie? No. Skończyła się kariera sobie... strongmana, no to... Pobył sobie strongmanem, dostał to sławę jako strongman, to poszedł na ring. No wiadomo, że jak jest taki klocek, który się nie potrafi zamachnąć, to nie będzie jakimś wybitnym wojownikiem, ale schudł,
I sama fama, że Strongman wchodzi na ring, będzie się bić. Ludzie z ciekawości chociażby, nie? No, ale tam schudł, zaczął się... On też ma predyspozycje genetyczne, bo zauważy, że większość tych Strongmanów, jakie ma sylwetki, a on, kurde, w porównaniu do tych innych, ani nie miał wydętego brzucha, w ogóle, wiesz... Tak, no. Rozbudowany. I ten, a no i wziął jeszcze brata z gardą, żeby mu śpiewał, no i wiesz, taka sieć się stworzyła po prostu, jeden drugiego napędza. Chyba coś było schowane. Ale faza tu jest. Ale tu jest fajnie. O kurde, widzisz co tam jest? Nie wiem czy tak... Ło! Wturlałem się na kamień, idę. Tylko, że tu możemy ewentualnie zejść. Zobacz na dół. Takie zwłoki leżą. Aha. O kurde. Trzeba będzie później sprawdzić co tam jest. Tu bokiem można zejść, nie. No nie, tam będzie się dało ześlizgnąć pewnie, tylko że jak zejdziemy na dół, to znowu zanim wejdziemy na górę, to lepiej później. Jak będziemy wracać, no. Bo i tak musimy zejść na sam dół potem, bo tamte wejście na dole jest najłatwiejsze. No, start. Ja zbieram jajka. No, tutaj tą roślinę też można zebrać i ona rzepowiec i ona manę regeneruje. Ale na razie jeszcze nie mamy many, jak zauważyliście. Musimy w sobie tą moc odnaleźć. No, ta roślina jest ciężka strasznie. Wykop sobie od razu ten kamień many, to może ci się uda coś. A nie. Ty to zrób. Gardzi pieniędzmi. Ja nie mam tego w ekwipunku, będzie mi tylko robiło burdel. Ono się ma. Wypij sobie wodę. Tyle ci poradzę. W ogóle jajko zjem gotowane też, bo to może być ciężko. Mówisz? No. Dobra rada od przyjaciela. Gotów. O nie, na mnie się skupił. Ale mi zajebał. No widzę właśnie, że... Kurde, mi też. Trzeba mu zbić ten... Wytrzymałość. Bij go tam, no. On na mnie patrzy. Dobra, bij go, bo on teraz zaraz będzie lecił na ziemi leci. Dobra, ucieczka. Trzeba się wycofać. Dobra, ja go będę po plecach teraz. Ale cholera, ale mi wolno. On mi zajebał. Pięknie. Chcesz dużo życia. Zeszło. Co miał? Ja zbiorę kamień, a ty weź to, co tu leży w skale. Excalibur. Dziwny, zardzewiały miecz. A czemu dziwny? Był wbity w skałę. Żaden miecz by w skałę nie dał się wbić przecież. No, to jest, jak przeczyta się opis, to się wydaje, że to jest złom totalny, ale tego mieczyka to jest jeden z komponentów, żeby stworzyć najlepszy miecz w grze. Dwuręczny? Nie, chyba jednoręczny. Szkoda. Dowódca rozkazał uczynić ten miecz odpowiednim dla króla, to mówi opis. Także jak widzicie, no teoretycznie warto zaglądać wszędzie, bo... I nawet nie wyrzucać tych przedmiotów, bo się wydaje, że zło. A potem czytasz, wchodzisz na internet i się okazuje, że to jest jakiś składnik super wyrąbanego mieczyka. A czekaj chwilę. Też się nie da, tak? Mówię, jak się nie możemy zepchnąć, to może możemy się zepchnąć inaczej. Nie wiem, czy jak pułapki działają, czy jak na przykład zrobić pułapkę, to ja w nią wejdę. Szkoda by było trochę. O kurde. Odwagi.
No i co tu miałeś fajnego? Powiem ci, szału nie ma. A jak ty stamtąd? Norma... Jak ty wrócisz? No właśnie nie wiem. A na pewno dół trzeba zejść? Na pewno trzeba zejść na sam dół, to ci mówię, że możesz próbować na swój sposób. Ale jak ja stąd zejdę? O kurwa. Powiem ci. A na ten pierścień nie możesz skoczyć? Taki nie, co oplata? Nie. Tu muszę zejść. To jest najbardziej pod kątem. Kurde. Dobra. Jeszcze żyjesz? Żyję. Jeszcze żyję. To ja idę za tobą, będzie lepsza faza. Oh shit. Kurwa. Nie. Nie. Lagi. Lagi się dają we znaki. O ja jeb. O kurwa, to się nie da zejść. Jak ty to zrobiłeś? Ja pierdolę, przecież to się zabić idzie. Kurwa, jak ja źle pójdę i zginę? Ty, ale jak ja stąd zejdę teraz tu? Ja pierdolę, nie wiem. Tu już jest tak stromo, przecież pionowo w dół. Kurwa! Kurwa! Żyję, żyję. Ja. To ja nie wiem, jak stąd zejść tu. Przecież był pierwszy zgon, ale kurde, ja nie wiem, jak stąd zejdę. Cholera. To wejdź na górę. Do mnie. Gdzie? No nie wejdę tu. Ty, nie wiem. Za stromo. Jest w ogóle moja postać fruwa, jak próbuję. Tu? O kurwa, a może ja też nie wiem, jak ja stąd zejdę. Tu bym może jakoś musiał wejść. To... Powiem ci... To żeśmy się wpakowali tu. Ale jak to twórcy w ogóle zrobili, nie? Bo specjalnie musi się to zrobili. Musi się tu dać jakoś zejść, bo... Albo właśnie nie. Nie ma przecież żadnego kamienia powrotnego, ani nic. Ty, to jest przejebane. Tutaj dobra, ja mam plan, ale jak to nie wyjdzie, to zgon. Dobra, to ja patrzę. Chodź tu pod tą górę. A, lecę. Leżę. Zabity? No. O kurde. Nie pykło. Musisz mnie podnieść, albo liczę na ciebie. A to ja mam cię jeszcze podnieść? No bo ty jeszcze nie możesz podnieść, wiesz, ja jeszcze nie mam ekranu wczytywania. O, a możesz patrzeć na to, co ja robię? Nie, chyba co? Wiesz co, nie widzę, tylko tyle, co mi kamera pozwala. Kurwa, nie wiem, gdzie iść. Leżę na ziemi z tą maską kurczaka, nie? Dobra, idę chyba tu. Plan był dobry, tylko wykonanie chuja. Tu jest pylon nawet. Ja pierdolę! Kurwa! Ale żyję chyba. Nie, nie żyję. Nie żyjesz? No, zabiję. Czy ty aniołsza? Ty, ale tam się dało. Jak tam, gdzie ja poszedłem, się dało, bo tam był pylon do zebrania jeszcze, nie? Padasz na ziemię, wrogowie złamali cię i pokonali. Kiedy zaczynasz tracić przytomność z bólu, wyczuwasz, że coś stoi nad tobą i walczy w twojej obronie. Do twojego zamroczonego bólem umysłu dociera zimny głos. Żyjesz? Odezwij się. Budzisz się kilka godzin. A, no dobra, to teraz twoja kolej. Nie, to możesz mówić, bo ja myślałem, że skończyłeś. Budzisz się kilka godzin później pod ziemią. Gdy podnosisz głowę, kącikiem oka dostrzegasz przesuwający się kształt. To jakaś potworna bestia na dwóch nogach. Całe jej ciało obiegają czerwone, pulsujące żyły. Stworzenie zapewne musiało cię uratować. Widzisz, że w rękach trzyma jakąś księgę, śmiejąc się pod nosem. Po raz kolejny tracisz świadomość na kilka minut. W końcu do siebie dochodzisz i wstajesz. Czyżby? Jesteśmy. O kurde, ale mamy farta, ci powiem. Ja nic nie widzę, ciemno jest. A stoję, jestem, no. No i masz plecak na ziemi chyba swój. Aha. Ale farta mamy, o Jezu. Czemu? No bo to jest zaraz przy ten i nie pojmali nas wrogowie, wiesz? To jest przyjaciel. To jest przyjaciel, no pogadaj z nimi i poproś o moc, koniecznie o moc.
Morska bryza Chersonisu zawsze sprawia, że nabieram chęci do podróży. Wielka szkoda, że w zimie panuje taki przeraźliwy chłód. Kim jesteś? Czuję, że z tym pytaniem wiąże się coś więcej. Jak masz na imię? Tylko ludzie przywiązują wagę do imion. My potrafimy się nawzajem rozpoznawać bez nadawania jakichś absurdalnych nazw. Zwiemy się niepokalanymi wyłącznie dlatego, że ludzie tak na nas mówią. Co tu robisz? Jestem w podróży, chcę się uczyć, rozwijać, zobaczyć wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. Chcę zrzucić z siebie więzy narzucone przez mój instynkt. Gdy nie będę musiał nikogo krzywdzić, czy to człowieka, czy potwora, poczuję satysfakcję. Chyba bardzo lubisz czytać. Tak, wiedza pradawnych ludzi jest bardzo cenna, dzięki temu, że twój gatunek potrafi wymyślać fałszywe historie, tak zwane opowieści, na potrzeby rozrywki mogę się rozweselić w trakcie tej samotnej wędrówki. Okej, nie ma jakiejś opcji, żeby ten... Jak masz na imię jeszcze raz? Co tu robisz jeszcze raz? No dobra, to czwórka. Czy masz coś jeszcze na myśli, człowieku? Czy możesz mi pomóc? O, i tam o moc poproś. Nie mam zbyt wiele, ale mogę ci zaoferować coś, co pomoże ci przetrwać, czego potrzebujesz. Ogólnie... Żadnego podziękowania za uratowanie życia, zaciągnięcie do groty, żeby nas nie zżarły hieny, nic. Jeszcze byśmy chcieli, żeby kurwa coś nam dał, nie? Potrzebuję mocy. Czegoś mógłbym nauczyć człowieka? Ach, już wiem, odporności na truciznę oraz magię rozpadła, także wzmocnienia własnych zaklęć z tego obszaru. Nazywam ten czar darem opętania. Chcę się go nauczyć. Usiądź i zamknij oczy, pomogę ci sięgnąć po drzemiącą w tobie moc kontroli nad zepsuciem. Dzięki. Spokojnie, to dziwne uczucie wkrótce minie. Ech, sporo mnie to kosztowało. Mam nadzieję, że dar opętania będzie ci dobrze służył, ludzka istoto. Proszę, mam nadzieję, że pomoże ci to przetrwać. Ja sobie bez tego poradzę. I tyle do niego. Jesteś potworem plagi. Nie. Możesz, dzięki za pogawędkę. Nie stanie. Dzięki za pogawędkę. Ruszam w drogę. Liczę, że nasze drogi znów się skrzyżują. W miłym towarzystwie przyjemniej płynie czas. Okej, nie dość, że uratował nam życie, to jeszcze nam dał moc. Nauczył cię skilla, on podnosi, to najważniejsze jest, że podnosi odporność na obrażenia, to od rozpadu 20%. Jak się nie mylę. I tego skilla można się nauczyć tylko tutaj, więc no. Faktycznie mamy farta. I tu wiesz co, jakbyś zebrał z tej skrzyni loot, bo ja już mi prawie przeciążony jestem, to... Dobra rzecz, to wiecie, drogi. Brutalna wielka buława. Obrażenia to ma masakryczne. Powolne, nie? A, widzisz, jeszcze nie wychodzimy, trzeba się podleczyć. Masz te herbaty czerwone? To wypij, bo pewnie ci życie maksymalne spadło. No, ale czekaj, sprawdzę tą... buławę. Szybkość ataku, no wolniejsza jest. To... Dużo jest wolniejsza, no 20% chyba. No i nie ma efektu krwawienia, nie? U przeciwników. Która herbata mówisz? Czerwona. Mineralna? No, mineralna, no bo to widzisz, że ci się ten pasek od zdrowia wyszarzał pewnie, nie? Jak spadłeś. Tak, no. I bandaż od razu tam, jak żebyś sobie to zregenerował. Ja się leczę trochę. Z czymś, nie wiem czym, ale... Może jajko zjadłeś. Może jeszcze jajko działa. Albo on nas połatał trochę. Tak czy siak miło było. No, szczęście w pierwszym śmierci mieliśmy. Ale to mówię ci, że tam się dało zejść, bo tam była półka skalna z pylonem jeszcze. Na pewno się dało zejść jakoś, tylko no... Zawaliliśmy sprawę. Uch, ciemno. To jest właśnie to, z czym się twórcy chwalili, że tutaj jest ponad chyba 70 różnych scenariuszów śmierci. Fajne. Bardzo fajne.
scenariuszy, chyba nie scenariuszów, się tak nie odmienia. Scenariuszy. Kilof górniczy jest prawie zniszczony, no faktycznie. I znowu. Ale jaki scenariusz napisze życie w następnym odcinku, dowiemy się już wkrótce. Na razie. Na razie.